Kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papierze, ja byłem kimś niereligijnym, człowiekiem poza Kościołem i człowiekiem nieoszczonym nawet. Jego wybór przyjąłem jako coś niezwykłego w wymiarze właściwie takim, nie umiem powiedzieć jakim, może bardziej historycznym, niereligijnym. Jako coś, co y, dawało pewną nadzieję, zmianę, co było też ciosem dla, komu dla komunistów. Y, momentem w czasie samej y, Mszy Świętej był, który mnie poruszył najbardziej, najgłębiej, były słowa przez niego wypowiedziane, y, które y, są słowami y, Piotra, który na pytanie. Y, Kim jestem dla Was? Mówi, Ty jesteś mesjasz, syn Boga Żywego. I y, przywołuje papież te słowa, ale mówi po włosku, co dla mnie, y, człowieka nieprzyzwyczajonego do języka religijnego po polsku, miało o wiele większe znaczenie, bo to brzmiało jeszcze bardziej niezwykle, y, bo y, słowami. Słowami, które ja rozumiałem, co one znaczą, ale które jednocześnie brzmiały tajemniczo. No, dla Polaka po włosku zawsze jest bardziej tajemnicze niż po polsku. Te słowa mnie tak głęboko poruszyły, nie, nie umiem powiedzieć dlaczego. Ja byłem na to w ogóle nieprzygotowany. Ja w ogóle nie wiedziałem, czym jest chrześcijaństwo. Nie wiedziałem, czym jest Kościół tak naprawdę. Nie wiedziałem, co to znaczy być mesjaszem. Tego nie wiedziałem, ale te słowa yy, do dzisiaj, kiedy słucham powtórki Tej Mszy Świętej, do dzisiaj mam dreszcze na plecach. Ktoś powie, no, to jest może po prostu czysto emocjonalna reakcja. Ale może nie do końca, bo skutki tego jednak były, ponieważ trzy lata później ja poprosiłem o chrzest. Wyszliśmy, ja byłem nadal człowiekiem nieoszczonym. Wyszliśmy na tę mszę, moja żona była ochrzczona, ale w szkole wiarę dzieciństwa straciła. I wyszliśmy na tę mszę. Pamiętam tą niezwykłą sytuację, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni, że są wielkie y, służby bezpieczeństwa, bariery, ochrona i tak dalej. Nic z tych rzeczy tam nie było. Było trochę, trochę tej, tej służby papieskiej. To tu A ja, człowiek nieochrzczony, mogłem wejść po schodach Ołtarza. Stanąłem prawie blisko samego ołtarza, żadnej Komunii nie przyjmowałem, ale byłem bardzo blisko papieża. Nie wiem, jak to się stało. Nikt mnie nie kontrolował. To pamiętam do dzisiaj jako doświadczenie niezwykłej wolności. I nie tylko te słowa: Niech wstąpi duch twój, ale właśnie to, że można było być w wielkim zgromadzeniu, a jednocześnie. Mogłem przyjść do osoby, z którą teoretycznie nie miałem nic wspólnego, bo nie, to była głowa kościoła, a, a ja nie byłem członkiem tego kościoła. Nie tyle Msza na Błoniach zrobiła na mnie takie kolosalne wrażenie, co spotkanie z twórcami i środowiskami nauki na skałce. I pamiętam, kiedy czekaliśmy w środku kościoła i Ci wszyscy profesorowie, rektorzy w tych wszystkich togach, i nagle y, zabrzmiała pieśń y, Chrystus Panem, Chrystus Królem, i ogromna ilość kadzidła została puszczona. No, ja byłem pod wrażeniem niesamowitym, że dzieje się coś, Coś nie, nie, nie. Dla ludzi, może te, którzy chodzą do kościoła normalnie, to jest zwyczajne, prawda, że się śpiewa tę pieśń i, i że jest kadzidło. A dla mnie to była jakaś rzeczywistość nadrzeczywista, która wchodziła razem z Janem Pawłem II tam. Pamiętam, jak przechodził koło mnie, blisko, ja się zawsze wpycham dość blisko i przechodził koło mnie wzdłuż kościoła, wzdłuż nawy, nie zapomnę tego jego wzroku yy, i też dotknięcia, dotknięcia ręką. Ręce papieża były jak z Aksamitu. Niezwykle zadbane. No, hierarchowie kościoła raczej mają zadbane ręce i w ogóle księża bardzo dbają o ręce, ponieważ przez ręce i do idzie yy, komunia Święta. Ale on miał z natury te ręce. Nie bardzo sobie umiem wyobrazić przecież, że jak on pracował w, tym, w tych kamieniołomach, bo to były ręce, które są zaprzeczeniem pracy w kamieniołomach. Podobnie jak zaprzeczeniem tego, co było przedtem, są, jest jego umiejętność przemawiania, kiedy został papieżem. Przedtem mówił podobno w sposób trudny, często niezrozumiały, a teraz dostał dar nieprawdopodobnego ducha, ducha słowa, ale też to dotyczyło tych, tych, dło tych dłoni. I y, te dłonie nie były duże, były y, jednocześnie takie bliskie i dalekie. Ja mam zdjęcie z papieżem z końca, pod koniec jego życia, kiedy y, byłem tam z senatem mojej uczelni, kiedy wręczaliśmy mu doktorat honoris causa, i on mnie gładzi po twarzy. To, to był kolejny, kolejny dotyk, właśnie taki. No, niedawno się ukazał wywiad z Janem Banie, bardzo duży na jego 80-lecie, w Tygodniku Powszechnym, i on mówi tam o dotyku. Jak jest istotny dotyk dla tych niepełnosprawnych dzieci? No to ja właśnie tak byłem, czułem, czułem się przy spotkaniach z nim, jak ten niepełnosprawny, który dostaje tak wiele, Także przez dotyk. Czyli, tak jak powiedziałem, dla mnie wybór Jana Pawła był czymś bardzo mocno, mocnym wydarzeniem w wymiarze niereligijnym, najpierw raczej w wymiarze takim społeczno-polityczno-historycznym, powiedzielibyśmy patriotycznym. Stopniowo później przechodziłem ku tym relacjom innego rodzaju, poważnym, głębszym, bo te rzeczy są drugorzędne w stosunku do relacji z Bogiem. Ale wtedy, w czasie tej mszy ogromnej na błoniach, kiedy widać było, i zresztą, zresztą w różnych miejscach w Krakowie to było widoczne, jak mocno on jest związany z narodem, no w końcu polski ksiądz. Jak mocno widzi, jak ten naród cierpi, i próbuje ten naród dowartościować podnieść. Ale paradoksalnie ja wtedy o wiele mocniej przeżywałem ten wymiar narodowy niż, niż później i niż dzisiaj. Muszę powiedzieć, nie umiem dać odpowiedzi na to dlaczego, myślę, że bierze, bierze to się z drogi wiary, to znaczy, że ten wymiar społeczny, wymiar zbiorowy ustąpił miejsca napięciom dotyczącym relacji osobistej z Bogiem. Że te rzeczy stają się pierwsze, jeżeli przypomina mi się Adam Czartoryski, książę, który mówił, że ważna jest nie ta wiara, która płynie z patriotyzmu, ale patriotyzm, który płynie z wiary. Papież przyjeżdżał do Polski przynajmniej przez pierwsze długie lata w rytmie olimpijskim, co cztery lata, i rok 83 to jest, no może nie szczyt stanu wojennego, ale jeszcze jest stan wojenny. I sytuacja, w której yy, zamiast skutków wspaniałych dla społeczeństwa, które miały, wydawało się, że są wynikiem pierwszej wizyty papieskiej, czyli solidarno czasu Solidarności, mamy noc, zamiast dnia mamy noc społeczno-polityczną, i papież przyjeżdża, żeby wpuścić trochę światła do tej, w, tę, w tę noc. I o ile pamiętam, wtedy mówi: Ja mówię za Was, jestem Waszym głosem. Wy jesteście w opresji. Ja robię tutaj rzeczy, których które wy, wy nie możecie. To jest, to jest czas który, udręczenia nie tylko y, narodu i społeczeństwa, ale mnie osobiście, ponieważ miałem trudne doświadczenia życiowe wtedy. Nasze małżeństwo było w stanie rozpadu. I na tę mszę warszawską na, na stadionie dziesięciolecia poszedłem sam. Ten stadion właśnie przestaje istnieć w tym momencie. Ach, nie mogę powiedzieć, żebym jakoś przeżył tak mocno jak poprzednią pielgrzymkę. Ale to jest trochę dziwne, dlatego że człowiek w udręczeniu przeżywa mocniej wydarzenia religijne. Ale ze mną tak wtedy nie było. Tak, dlaczego? No, powiedziałbym, byłem wtedy na, w jakimś sensie na dnie upadku. Być może to nie było dno dna, bo dna, jak się jest na kompletnym dnie, no to wtedy już człowiek musi wołać ratunku do góry. Jak jeszcze nie jest samo dno, to jeszcze ma to złudzenie, że nie jest tak źle. Ale sam fakt, że poszedłem, wydawało mi się, że nie mogę nie pójść. I chciałem, chciałem tam być też. Później po latach z żoną opowiadaliśmy sobie, nie po tak długich latach opowiadaliśmy sobie z żoną, wymienialiśmy się tymi, wra, tymi wrażeniami, ale ja pamiętam, że byłem stosunkowo obojętny na to wydarzenie. Chciałem dać, dzisiaj bym powiedział, chciałem tylko dać swoje ciało jako obecność i nic więcej nie byłem w stanie. I też według mojego rozeznania ówczesnego nic nie dostałem. Rok 87 i Pierwszy raz, pewnie pierwszy raz komuniści pozwolili, yy, przyjechał do Gdańska. Papież. Yy, tamsza na zaspie, yy, gdzie jest obecny Wałęsa, yy, gdzie jest w kształcie koraba statku, zrobiony z żaglami, zrobiony ołtarz. Yy, taka lepsza łódź piotrowa. Przeżyłem tę mszę bardzo mocno. Yy, i to jest oczywiście zasługa Pana Boga i papieża, i okoliczności, i tej odwagi, z jaką papież mówił, ale kiedy próbuję patrzeć do tyłu i szukać też osobistych wydarzeń w życiu, to po pierwsze tak umarł mi pół roku wcześniej ojciec, ponieważ wracaliśmy do siebie z żoną po okresie kryzysu. To pomyślałem, że już dość tego prowadzenia się w taki zwykły sposób, i ojcu powiedziałem przed śmiercią, że się pobieramy. I miesiąc po wizycie papieskiej mieliśmy ślub kościelny. Czyli można, można powiedzieć, że, że te kolejne pielgrzymki, ale na pewno nie w sposób bezpośredni, ale w sposób widoczny, przyczyniły się do odbudowania mojego małżeństwa. Mówię o tym tylko dlatego. Żeby pokazać, że Pan Bóg działa sam. Sam. Wbrew mojej niewierze, wbrew mojej, mojemu pesymizmowi, wbrew mojej racjonalności. Kiedy byliśmy w Rzymie, we dwójkę pojechaliśmy, nie pamiętam dokładnie, który to był rok. To był już początek lat 90. Ja pracowałem w miesięczniku powściągliwość i praca i pomyślałem sobie, no, no dlaczego nie spróbować pójść na, na audiencję do papieża prywatną, bezczelnie. I pytam, mnie, jak to zrobić? Mówią, weź telefon i zadzwoń do, na centralę, poproś z księdzem Dziwiszem. A ja dzwonię z automatu na tą centralę, proszę księdza dziwiszy. oni mówią, proszę bardzo, odbiera ksiądz Dziwisz, ja w życiu tego, tego, tego nie widziałem, nie znałem, przedstawiam się, mówię, z jakiego jestem, że jestem z tego pisma, trzeba mieć zawsze jakieś plecy niestety. On, I że chciał, on mówi, wiesz co, to przyjdźcie jutro rano na przeświętą, bo jest tam mała grupka latynosów. No i myśmy się ubrali elegancko i przyszliśmy na przeświętą. A potem była prywatna audiencja w bibliotece z tą grupką latynosów. Widać było, że my odstajemy od tej grupki. Papież się oddala od tej grupki i podchodzi do nas. Ja języka w gębie zupełnie zapomniałem i zacząłem jakieś bzdury mówić o tej powściągliwości i pracy. Nawet żony nie przedstawiłem. A papież patrzy na nas i mówi: Wy jesteście małżeństwem? Mówi. E, wypełnił rolę, którą. Wypełnił rolę, którą ja powinienem był spełnić, przedstawiając nas jako małżeństwo. Czyli to jest ten dowód na to, że, że Pan Bóg też przez papieża robi coś, czego ja sam w ogóle nie robię. Pojechałem do Płocka, żeby coś napisać, jakiś tekst ze spotkania papieża z więźniami. W więzieniu. Duże wrażenie na mnie wywarło. Duże wrażenie. Oczywiście ci więźniowie spędzeni no, jako obowiązek. Nie wiem, czy im zagrożono, że coś im zabiorą, albo że coś im dadzą, nie wiem. I oni przyszli na to, na to spotkanie. Wiadomo, jaka jest mentalność taka masowa w więzieniu trudna. Yy, sceptyczna, zgryźliwa. Papież zrobił coś fantastycznego. Wyszedł z tej swojej obstawy podszedł do tego zgromadzonego tłumku tak zwanych osadzonych, bo więzień to jest nieładnie mówić, osadzonych, przełamał te lody, ale przede wszystkim w słowach. Mówił rzeczy, w tej chwili jest mi trudno powtórzyć, ale mówił rzeczy, które wydobywały z tych ludzi godność. Pokazywały, że oni są kimi, że nie są nikim, że to nie jest odrzut historii. Że jest przed nimi jakaś przyszłość, choćby, choćby mieli tam zostać do śmierci. To jest coś fantastycznego, bo, bo dla mnie pójść do więzienia to wydaje mi się coś, coś, coś strasznego. Kiedyś byłem zatrzymany na 48 godzin. To jest straszliwe poczucie. Straszne. Również ze względu na ludzi, którzy są z Tobą. On podobnie. Jak nie wahał się dotknąć trendowatego, nie wahał się tym ludziom dawać godność. A więc dotyk z jednej strony, a tutaj pokazanie im, że i że nie było moralizmu w nim, zero moralizmu. Papież nic z tego nie mówił. Nie mówił im, że mają się poprawić, że mają być tacy, tacy, tacy. Nic. Mówił im, kim są. To jest chrześcijaństwo się realizowało w nim w stu procentach, bo jest tylko teraz, prawda? Nie wiadomo, co będzie jutro, czy ten człowiek nie umrze, czy, się, czy może jeszcze gorszy nie będzie. Oni mówił, kim są teraz. Byłem pod wielkim tego, tego wrażeniem. Naprawdę. Spotkanie nieosobiste, ale jednak bardzo osobiste i bardzo mocno zapośredniczone przez, przez Boga, to jest rok 87, kiedy papież, byłem na tym przy pod pałacem kultury, kiedy. Papież potem ruszył w procesję jednoosobową jadąc papamobile, jako ktoś, kto adoruje Najświętszy Sakrament, klęczący przez całą drogę, aż na Stare Miasto. Ja wcześniej uciekłem stamtąd, żeby obserwować tę jego, jego pielgrzymkę. Byłem pod niesamowitym wrażeniem. To jego skupienie, to co było w innych momentach też, na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej, to niezwykłe skupienie Niech wszyscy sobie robią co chcą, niech wszyscy myślą co chcą. Będę się, pomyślą, że się wygłupiam ok. To, że on, on nie wahał się udawać świadectwa, ktoś powie: no, gdzie tam ekshibicjonizm religijny, ktoś by powiedział, prawda? albo cyrk robi. Nie, on wie, że to jest sprowadzanie obecności Boga. Jak Żydzi mówią, szekina, obecność Boga, rozpięła swój namiot tutaj na ziemi. Że on jadąc w tym zwykłym, tej zwykłej konstrukcji samochodowej, on robi rzecz, rzecz nadzwyczajną. To znaczy, że w jakimś sensie Bóg idzie za nim. Z nim. Jest raz, razem, przeprowadza go. Nie wiem, co, jakie to ma znaczenie. Trudno, to, trudno tego dotknąć, ale pod, byłem pod wielkim wrażeniem tej kontemplacji dynamicznej, która może w jego zamyśle miała egzorcyzmować po części y, tę Warszawę, y, a, ale, a może nie, może to jest coś innego, może, może mu chodziło o niego samego też. To się nie da rozdzielić tego, tego własnego życia od owoców tego życia dla innych. Przyjechało tam, było tam 70 tysięcy ludzi. W czasie pielgrzymki papieża do ziemi, do ziemi Świętej to jeszcze było przed uznaniem formalnym państwa Izraela. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że papież, no przecież on wiedział oczywiście, że to są tylko ludzie z tych wspólnot. On mówi tak, to zresztą były warunki pogodowe tragiczne, warunki mieszkaniowe tragiczne, błoto, deszcz, my wszyscy my um, umęczeni, ale byłem pod wrażeniem, jak zawsze, zresztą tej młodzieży, która pośród tych strasznych warunków, że autobus się spóźnia 5 godzin, żeby przyjechać na spotkanie z papieżem, na mszę świętą na Górze Błogosławieństw. I papież, do którego ta wiadomość dociera, opóźnia o półtorej godziny mszę świętą. Mówi, czekamy, bo te problemy, Izrael miał problemy z logistyką wielkie. Bo tam są no, no, zupełnie jakby armia Hunów przyjechała Nie, tak. i 70 tysięcy ludzi tam, żeby, no, w niedużym kraju, żeby to zagospodarować i przewieźć, niemożliwe. I my czekamy te godziny w padającym deszczu, a młodzież śpiewa i tańczy na wąskiej dróżce, gdzieś tam, na jakichś polach, czekając na. Zawsze oni są dla nas świadectwem niezwykłym. I ja myślę, że, że i dla Jana Pawła II tak samo. I potem, kiedy przyjechaliśmy i leżymy na tym błocie, papież mówi. Pan Bóg tutaj na was czekał, na tej górze. Na tej górze. Trzeba wiedzieć, co to, są, co to jest góra w Biblii i góra, góra w Izraelu. To jest miejsce, gdzie zawsze Pan Bóg się ukazuje, napisane jest. Pan Bóg się ukazuje na, na górze. Różne były święte góry i tam się nawet przemienienie Pana Jezusa się na jakiejś górze podobno dokonało. To doświadczenie było, było bardzo, bardzo, piękne, bo tam jeszcze powsta powstawał wtedy, teraz już jest wspaniały, dom y, formacyjny y, i pielgrzymkowy drogi na Nazywa się Domus Galilee, dom galilejski, czy Galilei. I papież go wtedy święcił tam, był w połowie surowy. Ale i później to wydarzenie w Izraelu, kiedy papież ma spotkanie ekumeniczne. Papież przy, przy murze zachodnim, przy ścianie zachodniej. Jedni mówią: mur płaczu, inni mówią: ściana zachodnia. Resztówka tego, co zostało, a i tak do końca nie wiadomo, czy prawdziwa, z pierwszej świąty ze, ze, ze świątyni jerozolimskiej. Tam najświętsze miejsce Żydów, gdzie wkładają te swoje modlitwy na papierkach do Pana Boga w szczeliny muru. I papież idzie pod ten mur. I wkłada w tę szczelinę też karteczkę. Wydaje się jakieś pogaństwo, czy coś dziwno-dziwne, prawda? Wchodzi w, w, w liturgię żydowską, wchodzi. Robi to, co mówił Pius XI. Jesteśmy wszyscy duchowo-semitami. I co więcej, na tej karteczce jest prośba do Boga o wybaczenie za grzechy chrześcijan wobec Żydów. To, to jest, no, no, przekroczył próg nadziei, na pewno. Tak się wydaje wtedy. Yy, kolejny raz, kiedy się nie bał, że będzie osądzony przez na przykład superpobożnych katolików i Żydów. W dodatku zrobił tam rzecz naprawdę skandaliczną. Skandaliczną. Ja pamiętam, że kiedy byłem tam pierwszy raz pod tym murem płaczu, to automatycznie, bo się modliłem tam, automatycznie chciałem zrobić znak krzyża. W ostatniej chwili się powstrzymałem, bo to no, wyrzuciliby mnie na pewno. Albo, no, no, no po co ranić cudzy. mnie to nie jest konieczne, żeby ten znak robić, to jest znak zewnętrzny dość. A on jak włożył tą karteczkę, to myślę, że automatycznie, bo to jest jego automatyczny gest pasterza, prawda, znak krzyża zrobił. Ja myślałem, że o Boże, to będzie afera jakaś nieprawdopodobna, teraz antypapieska, nic nie było. Nic nie było, ta rzeczywistość zawsze nas zaskakuje, jest inna. To znaczy, on sprowadzał gdzieś pokój. Z nim szedł pokój. Nadzwyczajny. Papież był bardzo świadom tego, że doświadczywszy obu totalitaryzmów, widział, jak, jest, czym, jak one są straszne i że bazują na czymś, co w ludzkiej naturze jest. Że one ją wydobywają, tę złą naturę, i ją mnożą. W związku z tym, Dokonał rzeczy bardzo wielkiej, bo już był współpracownikiem Soboru Watykańskiego II, akurat nie tej deklaracji Nostra Etate, która mówiła w punkcie czwartym o zmianie stosunku do Żydów, ale później robił rzeczy nadzwyczajne, ponieważ w kierunku odbudowywania relacji z Żydami, żeby, żeby gdzieś oni zobaczyli, że to chrześcijaństwo to nie jest wróg człowieka czyli Żyda. Tylko, że to jest coś zupełnie innego. Że to jest to, o czym mówi Benedykt XVI. Deus caritas est. Bóg jest miłością. Ale gdzie ta miłość? Jaka miłość? Nie widać, bo, bo były rzeczy, które były. I papież czynił gesty nadzwyczajne. Takim gestem był ten mur płaczu, takim gestem były odwiedziny wcześniej w synagodze rzymskiej. Pierwszy papież od św. Piotra, który wszedł do synagogi, zdumiewające który przyczynił się do rozmaitych dokumentów kościelnych niższego szczebla które zaczynały mówić jak mamy mówić o żydach, jak mamy uczyć w szkole o żydach i judaizmie on był zawsze o krok dalej w tych sprawach niż mentalność kurii rzymskiej, niż mentalność Kościoła powszechnego, kościoła polskiego, chociaż trzeba przyznać, że dokumenty episkopatów rozmaitych krajów bardzo mocno mówiły w tych sprawach: episkopatu amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, austriackiego, włoskiego i w końcu polskiego. Myślę, że papież przez swoją postawę jako człowiek, który uzyskiwał sobie ludzi, tak samo zyskał sobie Żydów. Mimo, że długo nie był w stanie, chciał tego, nie był w stanie z powodu kurii uznać, i z powodu okoliczności politycznych uznać państwa Izraela, ale, ale jego, jego otwartość, jego przyznawanie się do Żydów, jego przyznawanie się do, do znajomości z Żydami w Wadowicach, do tego, że współcierpiał z nimi, niszczeni przez, przez nazistów, do jego słowa o znaczeniu religii żydowskiej i Żydów w świecie, jego akcent na to, by nie nawracać Żydów. Ten lęk, który jest w Żydach przed, przed ewangelizacją na siłę, przed ich nawracaniem na siłę na chrześcijaństwo, który ma uzasadnienie w historii, Jan Paweł II w mocnym stopniu osłabił. Rabin Michael Strudwich, naczelny Rabin Rzeczpospolitej, kiedy został zaproszony do papieża, do Jana Pawła II, pamiętam, Jaki był poruszony niesłychanie, że jedzie tam, i jeszcze bardziej jaki był poruszony, jak wrócił. I on się później wypowiadał wielokrotnie, jakie znaczenie dla niego osobiście miała ta wizyta u papieża Wojtyły. To musiało być naprawdę ważne wydarzenie, więcej niż ważne, jeżeli rabin tak to podkreśla. Bo wiele osób bywało u papieża, wielu Żydów bywało, naprawdę, bardzo wielu, ale. Nawet jego przyjaciel Jerzy Kluger z Badowic, jego kolega, który mieszka w Rzymie, nigdy nie słyszałem, żeby tak przeżywał te spotkania, jak przeżył rabin Michael Schudrich. Ja nie wiem, czy dlatego, że to jest taka osoba, czy dlatego, że, że jest religijny. Nie, nie, umiem, nie umiem powiedzieć. Ale wszędzie. Rabini zresztą wyrażali czasem swoje protesty, wątpliwości do Jana Pawła II, ale zawsze spotkanie fizyczne, osobiste z nim, poprawiało te relacje. No, Można powiedzieć, że to jest kolejna sprawa, w której, w której widać, że on jako istnienie ludzkie, jako osoba, że y, zmieniał. Y, zmieniał y, ludzi, zmieniał sytuację, zmieniał atmosferę, zmieniał sposób myślenia innych. No, no kto tak robi? Tak robi Pan Bóg. Cały czas choroby i umierania na powód drugiego, na mnie wywarł największe wrażenie, o wiele większe niż te wszystkie historie, które opowiadałem i które można oglądać ciągle w, na filmach z kolejnych pielgrzymek, kiedy on był mocarzem słowa. Kiedy był mocny pod każdym względem. Ten, ten czas jest dla mnie świadectwem największym, bo najbardziej zbliża się do sposobu obecności, jaki Pan Bóg lubi, w jakim Pan Bóg ma możliwość się objawiać, gdzie człowiek już nic nie może przeszkadzać. Moja uczelnia, byłem wtedy w Senacie, Uniwersytetu Kardona Wyszyńskiego, gdzie pracuję od 12 lat, nadała tytuł honoris causa. Janowi Pawłowi II. Pojechaliśmy tam. Zostaliśmy przyjęci w tej wielkiej auli klementyńskiej. Jego już wieziono. Wieziono go, o ile dobrze pamiętam. Nie jestem pewien, chyba tak. A też było poruszające. Ta jego zgoda na to, jestem słaby. Następna część mi wysiadła. Proszę bardzo, szukajcie techniki, która pozwoli mi być, być z ludźmi. To jest to, jest to, to jego główne, główne przesłanie. I każdy z nas podchodził, z tych członków Senatu, i był przedstawiany przez rektora, który siedział obok papieża. Przyklękaliśmy i ja nawet nie wiedziałem, dopiero zobaczyłem to na zdjęciach, które dostałem. Pod nie wiedziałem, że to spotkanie jest takie tak, tak niezwykłe i ważne, bo człowiek jest przyjęty, zdenerwowany, no, smutno mu z powodu stanu papieża, no, no jest się tylko kim się jest, prawda? I zobaczyłem, jak ważne są zdobycze techniki. Że można zrobić zdjęcie, że można nagrać. Ja później, to, dwie godziny później dostałem to zdjęcie i ja patrzę. To tak było, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja mam to zdjęcie, nie no nie chciałbym się z nim rozstać, że papież gładzi mnie po twarzy. Ja oczywiście byłem świadom, że on mnie gładzi po twarzy, kiedy to miało miejsce. Ale, ale ten dotyk już inny, już y, takiego y, jak do dziecka. On Dziadek, a ja, klęczący nikt, prawda? Przy nim. I to ja nie umiem powiedzieć, co to było, bo to nie było żadne pocieszenie, bo przecież tam nie było możliwości, żeby rozmawiać. Ale to było właśnie ten, ta, ta więź, aby się okazało, że ta miłość jest z Boga, a nie z nas. Z Boga. No bo co może dać taki człowiek, jak Karol Wojtyła, czy każdy inny sam z siebie? Nic. Nic nie ma. Ma ograniczone możliwości. Ale jeżeli będzie, idzie drogą uniżenia się, zostawiania miejsca, miejsca Bogu, to wtedy się dzieją rzeczy niesamowite. Ja myślę, że na tym ta posługa głównie polegała. I że to, że on się nie usunął do końca, że się nie wstydził swojej kruchości i słabości, Skąd się wzięło to niesamowite nastawienie na Jana Pawła II? Ktoś by powiedział idolatryczne, bałwochwalcze. Skąd się wzięło? Ja twierdzę od lat, że z ogromnego kryzysu ojcostwa. Ogromnego. Bo w Polsce mamy matriarchat. To był objaw czegoś niesamowitego, że, że I on był tego świadom, że on może coś... chciał widzieć jak najwięcej ludzi, żeby coś im dać. Stąd to nakładanie tych kapeluszy indiańskich, To są, o co go oskarżano, że się zbyt brata z ludźmi, że wchodzi w te kultury rozmaite. Ale przecież to, to właśnie na tym polegało. Na tym polegało. Kim ja jestem, żeby siedzieć na jakimś wysokim tronie, więzień Watykanu? Chcę jechać, chcę być z ludźmi, nie chcę być noszony. W tym ostatnim okresie największe wrażenie na mnie wywarła niedziela. I papież w oknie swoim, kiedy chce coś powiedzieć, i nie może i walnął dłonią w pulpit. Co znaczyło to walnięcie w ten pulpit? Pozostał sobą, człowiekiem nie jest żadnym, żadnym czymś wyabstrahowanym z ludzkich problemów i emocji i reakcji. Był wściekły, zły, smutny, że nie może powiedzieć do tych ludzi, którzy przecież on z największym trudem udało mu się wstać i podejść do okna. A ci ludzie tu przyjechali i on im nic nie może powiedzieć. To był człowiek słowa, bardzo mocno człowiek słowa, aktor.